Servus! Dziś przepis na świeżonkę po japońsku. Witaj na kanale Krychu Gotuje. Do przygotowania wykorzystałem 500 g łopatki wieprzowej, 100 g cebuli, 100 g szpinaku olbrzymiego, 100 g makaronu ryżowego, 10 ml sosu sojowego, 1 łyżkę płatków chili oraz świeżo mielony pieprz. Rozpoczynamy od mięsa. Tłuszcz kroję w drobne kawałki, właśnie na nim będziemy smażyć. Z kolei mięso kroję w kostkę, cebulę w piórka. Jeśli masz chude kawałki mięsa, do smażenia wykorzystaj smalec. Ja wytapiam tłuszcz i przy okazji mam świeżutkie skwarki. Gdy dobrze się zarumienią, dodaję cebulę wcześniej przygotowaną. Skwarki odsuwam na bok, z nich cały czas wytapia się smalczyk, a cebulę kładę na środek. Doprawiam ją płatkami chili. Po minucie wszystko dokładnie mieszam i smażę. Gdy cebula zacznie łapać kolor, ustawiam ją w środku, a na bokach dodaję pokrojoną w kostkę łopatkę wieprzową. Smażę ją około 2 minut z każdej strony. W czasie, gdy łopatka się smaży, zalewam wrzątkiem szpinak i natychmiast go wyciągam. Kroję go w paski. Przewracam łopatkę na drugą stronę. Chodzi o to, by podsmażyła się równomiernie. Dodaję szpinak i gdy mięso jest zarumienione, dodaję 1 łyżkę sosu sojowego oraz doprawiam pieprzem. Teraz czas na makaron. Do tego przepisu wykorzystałem makaron ryżowy o grubości 5 mm. Przed zalaniem go wrzątkiem łamię go w połowie. Zdecydowanie lepiej jest go w takiej postaci potem spożywać. Makaron we wrzątku trzymam około 1 minuty. Łączę szpinak z mięsem i dodaję makaron. Razem z wodą około pół szklanki. Wszystko razem trzymam na dużym ogniu przez około 2 minuty, do momentu aż woda się zredukuje. Tutaj istotne jest, by nie dać zbyt dużo wody, bo wtedy mięso będzie twarde. Dlatego najlepiej makaron przygotować tak, by był idealnie miękki przed dodaniem do mięsa. Prawda, że proste i szybkie danie? Życzę smacznego i do następnego gotowania. Zapraszam Cię również do zobaczenia innych moich pomysłów na przepisy na dania orientalne. Pozdrawiam, Krychu Gotuje.